Strażacy, jak mało którzy mundurowi, co zresztą po nich widać, mają kondycję. Podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, odbywają systematyczne szkolenia, uzupełniają sprzęt. Wszystko to w oczywistym celu – do ratowania zdrowia, życia, mienia i środowiska. 3 czerwca przygotowaliśmy powiatowe obchody Dnia Strażaka. Była to oficjalna uroczystość powiatowych obchodów Dnia Strażaka. Też podnieśliśmy jubileusz 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast w dniu 5 czerwca przygotowaliśmy dla tych najmłodszych, dla tego najmłodszego społeczeństwa, przygotowaliśmy różne gry, zabawy, konkursy. Pogoda dopisała, frekwencja dopisała, również z okazji jubileuszu 30-lecia zorganizowaliśmy, czy ogłosiliśmy konkurs plastyczny i literacki. Okrągły jubileusz zobowiązuje. 30 lat temu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę umożliwiającą utworzenie Państwowej Straży Pożarnej. Profesjonalna służba pożarnicza ma miejsce nie tylko z nazwy. Nawet dzieci dostrzegają ten fakt. Patrząc na te obrazy, to mamy jak gdyby takie przesłanie, jak dzieci nas postrzegają, jak postrzegają naszą pracę, służbę, trudną służbę. Czasami nasza służba niesie pomoc i to też dzieci uwzględniają, mają w głowach, że straż pożarna, strażacy niosą tą pomoc. Zawsze są potrzebni, ale kiedy są potrzebni, są na miejscu i na strażaków można liczyć. Tak te prace odzwierciedlają i plastyczne, i ten konkurs literacki. Zostało to tak przekazane, że jest ogromna sympatia do naszej formacji. Podziwiamy i dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. Dzięki Wam, Panowie, nawet koty mogą spać spokojnie.